Wojny, kryzysy społeczne i katastrofy naturalne to rzeczywistość, której czoła są w stanie stawić prawdziwi prepersi. To ludzie gotowi do walki o przetrwanie w świecie, który może ogarnąć chaos. Nazywam się Andrzej Meller, jestem reporterem i podróżnikiem. Pracowałem jako korespondent wojenny na Kaukazie, w Afganistanie, na Sri Lance oraz w Libii. I pewnie dlatego temat preparingu wydał mi się wyjątkowo bliski i interesujący. W tym odcinku poznacie prepersów, którzy są przygotowani na ochronę siebie i swoich bliskich w każdej sytuacji. Mają opracowane plany ewakuacyjne i schronienia, w których będą mogli przetrwać nawet kilka tygodni. Jedna z leśnych warmińskich osad zamieszkana jest prawie wyłącznie przez prepersów. Ich liderem jest Piotr Czuryło, człowiek przygotowany na konieczność ewakuacji właściwie w każdym momencie. Zorganizował kilka miejsc, w których on i jego bliscy mogą ukryć się i przetrwać. Są to głównie szałasy pozwalające na ucieczkę z domu na krótki okres. Szałas widzisz po zimie wygląda tak. Kiedy spałeś ostatni raz tutaj? Grudzień. Upału nie było, tak? Upału nie było. Byłem dzień wcześniej, przygotowałem sobie masę opału i miałem taki pomysł, żeby przesiedzieć tu po prostu sobie noc. To jest wasze pierwsze docelowe miejsce ratunkowe? Tu możemy dotrzeć w ciągu 20 minut. Mhm. Stąd możemy komfortowo monitorować sytuację, jaka dzieje się wokół domu. Tu dość skutecznie możemy zabezpieczyć się przed nieproszonymi gośćmi. Piotrek, powiedz mi, dlaczego wybrałeś to miejsce na szałas? Rzeczą najważniejszą jest to, że dostępność tego miejsca jest bardzo, bardzo trudna. Więc w zasadzie jedna osoba, lokując się jakieś 50 metrów stąd, jest w stanie bardzo skutecznie chronić to miejsce. Wszystko wyschło, jak widzisz. Weźmiemy maczety. Proponuję, żebyśmy cofnęli się troszeczkę do góry, jakieś 50 metrów. Tam natniemy trochę gałęzi, zabezpieczymy sobie dach tutaj. Idziemy machać maczetą. Andrzej, a? Jak myślisz? Tutaj zobacz poobgryzane szyszki. To jest dowód na obecność wiewiórek. Co można z wiewiórką zrobić? Bo w Wietnamie, wiesz, szczury polne, wszystko się je. Wszystko się je. Wiewiórka też jest jadalna, polska. O ile głód nam już tak doskwierzy, że stracimy serce, zjemy wiewiórkę. Zobacz, interesują nas takie liście. Zawsze zostawiamy takie elementy, one pozwolą nam później przy szałasie odpowiednio to zainstalować. Dobra, zobacz. To, o czym mówiłem. Naturalne rozgałęzienie pozwoli nam na to, że nie będziemy musieli tego specjalnie jakoś montować. O. Od kiedy masz zajawkę na preparing? Miałem lat maksymalnie 14. Pamiętam o tym, jak marzyłem, żeby zostać leśniczym. I to była moja pierwsza taka, że tak powiem, zdefiniowana sytuacja, w której powiedziałem sobie, chcę mieć kontakt z naturą. Tym takim głębokim atawizmem, który kazał mi dbać o dom, to był moment, kiedy założyłem rodzinę, kiedy zdałem sobie sprawę, że moi najbliżsi w jakikolwiek sposób mogą być zagrożeni. Mamy pierwszą część liści. Jak widzisz, robi się coraz bardziej zielono, a to będzie z daleka jeszcze bardziej maskowało nasz szałas. Szałasy Piotra znajdują się w pobliżu jego miejsca zamieszkania. Jeśli zajdzie taka potrzeba, może w nich zostawić bliskich, a sam wraz z sąsiadami bronić osady. Andrzej. Cześć. Naszym zadaniem na dzisiaj jest ochrona tego naszego osiedla. Spodziewamy się intruzów. Dronem sprawdzimy teren, zabezpieczymy, przygotujemy zasadzkę, doprowadzimy do ujęcia intruzów. Mamy, więc idąc 230 stopni od północy, umieścimy snajpera na wprost drogi. Będzie nas zabezpieczał, my założymy pułapki przy samej drodze. Brawo.
Tego rodzaju symulacje walki Piotr wraz ze znajomymi prepersami przeprowadza regularnie. Pozwalają one nie tylko na dokładne rozpoznanie terenu i ćwiczenie technik obrony, ale co ważne, budują ducha drużyny, utrwalają wspólnotę. Broń palna nie pozwoli jednak obronić się przed takimi zagrożeniami jak katastrofy naturalne czy ataki nuklearne. Piotr i warmińscy prepersi przygotowują się i na takie ewentualności, wierząc, że to właśnie siła grupy ułatwi przetrwanie. Przed nami obiecana niespodzianka. Wyruszymy dzisiaj do kompleksu schronów. Jest tam ich około 11. Wybierzemy najlepszy, najbardziej nadający się do tego, żeby urządzić sobie tam schronienie. Myślę, że maksymalnie za jakieś pół godziny pakujemy graty na samochody i udamy się w ten rejon. Na miejscu Mojżesz ogarnie cały teren, sprawdzisz ewentualne zagrożenia zewnętrzne, drogi, źródło wody, pawulon. Zajmiemy się wspólnie urządzaniem schronu. Przemek, polowanie. Symulacje przeprowadzamy w warunkach realnych, z pełnym gazem. I to tyle z mojej strony. Jakieś pytania? Piątek, po co robimy taką symulację? No po to, żebyśmy w sytuacji rzeczywistego zagrożenia nie robili głupot. Po to, żebyśmy już na miejscu zobaczyli, jak w przyszłości być przygotowanym do takiej sytuacji. Pół godziny czasu na to, żebyśmy się przygotowali. I dosłownie za 30 minut wszyscy jesteśmy w samochodach, spakowani, gotowi do wyjazdu. Rozkaz. Do ataku. Plecak Nataszy, 9-letniej córki Piotra, jest zawsze w gotowości. Dziewczynka potrafi sama znaleźć schronienie, rozpoznaje kierunki geograficzne. Dobrze przygotowany plan ewakuacji musi bowiem uwzględniać przeszkolenie całej rodziny. Dobra. Okej, Andrzej, jesteśmy na miejscu. Pierwszy ze schronów w całym kompleksie, jest ich tutaj chyba z 12. Jak widzisz, świetna lokalizacja. Musimy wybrać któryś z tych schronów, który najbardziej nadaje się do adopcji. A skoro wszystkie są takie same, czy nie? Wiesz co, kształtem są takie same, aha, jedynie różnią się stanem swoim. Okay. Więc bierzemy się do roboty, panowie, bo robi się ciemno, a czasu niewiele. No, mocno. Schron jest w świetnym stanie. Ewidentnie widać, że ktoś o niego dbał. Pochodzą grubo sprzed I wojny światowej, a w zasadzie myślę, że po małym liftingu świetnie będą nam służyły. Piotrek, czy te bunkry są ogólnodostępne? Cały kompleks tych bunkrów jest na prywatnym terenie, wiesz? Nikt tu poza właścicielem i jego zaproszonymi gośćmi nie może się tu dostać. A jak nie ktoś nie ma swojego bunkra, to gdzie uciekać w czasie zagrożenia? Szukać swojego bunkra w okolicy. Znaleźć. Lub takiego miejsca, gdzie można się schować. Już widzę, że tu jest gorzej niż w pierwszym. Ciekawie to wygląda. Grzyb. Grzyb, smród. I ubóstwo. Sypie się, ubóstwo. Masakra. Miejsce potencjalnej ewakuacji długoterminowej powinno być znane wszystkim członkom rodziny oraz znajdować się możliwie jak najbliżej domu. Prepersi zazwyczaj mają opracowane 3 potencjalne sposoby dotarcia do wyznaczonego punktu docelowego. Dobra, przypominam, jesteśmy już na miejscu, obowiązki według ustalonych procedur, tak? Andrzej, ty będziesz ze mną. Dobra. Szykujemy schron na noc i schronienie, chodźcie. Podczas ćwiczenia ewakuacji każdy otrzymuje swoje zadanie. Podział uwzględnia wszystkie obowiązki. Od sprzątania przez urządzenie bunkra, po zdobycie żywności i przygotowanie posiłków. W naszej społeczności nie ma takiego typowego podziału na mężczyzna robi to, kobieta robi to. Nie ma podziału ze względu na płeć. Raczej jest tak, że każdy robi to, w czym się specjalizuje, co go fascynuje i na czym zna się najlepiej. Bunkier powinien znajdować się w bezpiecznym, słabo widocznym miejscu, możliwie blisko źródła wody. Powinien mieć normalne wyposażenie małego mieszkania, od półek na żywność i ubrania, przez stoły i krzesła. Idealnie by był pokryty około 3 metrami ziemi, co uchroni przed napromieniowaniem. Energii dostarczają generatory na benzynę lub panele słoneczne. Powiedz mi taką rzecz, czy w Polsce w ogóle taki panel słoneczny ma sens? No bo słońca nie mamy jakby za dużo.
Tak, jak najbardziej. Możemy podczerpać z tego energię ze słońca tyle, ile mamy tak naprawdę. A przy odpowiedniej jakości przetwarzania akumulatora czy przetwornicy możemy dalej ten prąd wykorzystać i do czego chcemy tak naprawdę. Ile komórka by się ładowała, taka normalna? Przy dobrym nasłonecznieniu tego panela myślę, że to jest takie samo ładowanie jak przy standardowym akumulatorze. Możemy podłączyć? Oczywiście, jak najbardziej. O, już się ładuje. Czy taki panel jakby może sobie kupić każdy Kowalski przeciętny? Oczywiście, jak najbardziej. W naszym kraju każdy śmiertelnik jest w stanie zabezpieczyć się w taki panel, ponieważ to nie są naprawdę duże koszty. Ewakuacja i pobyt w takim bunkrze oznacza konieczność regularnej kontroli jego otoczenia. Trzeba być gotowym na ewentualność pojawienia się intruzów. Jest godzina 19. Udacie się na rekonesans. Dowodzenie przyjmuje Mojżesz. Przemek, idziemy na rozpoznanie, ale proszę wytłumacz, rozpoznanie czego? Rozpoznajemy teren w najbliższej okolicy, powiedzmy tam około 500 metrów na dwóch zwiadowców. Sprawdzamy, czy w tym czasie, w którym tu dotarliśmy, ktoś nie pojawił się obcy. Tutaj chwilę, ja sprawdzę ten samochód. Aha. Dobrze. Chodzi o to, żeby też pokazać, że ludzie, którzy tutaj bytują, są uzbrojeni. Żeby nikt się tutaj nie pamiętał niepowołany. Piotrek, a czy ty aby przypadkiem nie jesteś dyktatorem? Bo ja was dzisiaj tak obserwuję. Ty wydajesz bardzo dużo komend, wszystkich kondolujesz. Panuje taki dryl wojskowy, a jesteście pypersami. Andrzej, ale działamy w sytuacji, przynajmniej w założeniu, w sytuacji kryzysowej. Wyobrażasz sobie demokratyczny system zarządzania grupą ludzi wtedy, kiedy wokół coś złego się dzieje, kiedy trzeba im uratować życie. Musi być osoba, która po prostu mówi, skręcamy w lewo i koniec. Nie ma w tym momencie dyskusji. Piotrek, czy wy w waszej wspólnocie eliminujecie jednostki słabsze od was, które nie są w stanie z wami współdziałać na tym samym poziomie? Macie jakiś system, który to... To absurd. Nie ma czegoś takiego w naszej społeczności jak eliminowanie jednostek słabych. Jesteśmy właśnie po to, żeby nasze słabości zostały ukryte w grupie, żeby one nie istniały, żebyśmy jeden drugiemu po prostu mogli sobie pomóc. Słabością może być brak lojalności, niesubordynacja i nieposłuszeństwo. Taką jednostkę musimy wyeliminować. Musimy ją po prostu wyprosić z naszej społeczności. I jak to robić? Pokazujemy, tam są drzwi. Trzydziestodziewięcioletni Bartek jest prepersem miejskim. Na co dzień organizator imprez i pokazów militarnych, od roku zajmuje się praktycznym przygotowaniem na sytuację kryzysową. Spotykamy się z nim w Poznaniu. Kolejny z prepersów, Bartek, nie chciał mi pokazać swojego mieszkania ze względów bezpieczeństwa. Zaprosił mnie do swojego garażu. Zobaczmy zatem, jak wygląda preperski garaż. Cześć. Cześć. Mogę otworzyć? Zapraszam. Andrzej. Bartek. Przyznam, że spodziewałem się większego bałaganu, jak to w polskiej piwnicy, a widzę, że tu masz sterylnie czysto. Dzięki za pochwałę. Do sterylności trochę brakuje, ale rzeczywiście staram się trzymać tu jakiś ład. Czy to jest ci potrzebne do twojej działalności gryperskiej? Tak, bo chodzi o to, żeby wiedzieć, gdzie się znajduje, żeby w razie potrzeby w miarę szybko do tego dotrzeć i zabrać to, co naprawdę potrzebujemy, a nie szukać godzinami, tak? Ja słyszałem, że ty jesteś trochę takim Adamem Słodowym polskiego preferingu. Widzę tutaj jakiś gadżet, którego nawet nie potrafiłbym nazwać. Może w paru słowach wytłumaczysz, co to jest? To jest po prostu agregat prądotwórczy. Zbudowany na podstawie reliktu, czyli wiertarki ręcznej, tak? I zwykłego dynama od roweru. Takie dynamo wytwarza mało prądu, do tego jest to prąd jeszcze przemienny, więc mamy tutaj dodatkowy problem, ale jeżeli konkretnie zakręcimy, to dioda sobie zaświeci, tak? Mamy naprawdę niewielką ilość energii, możemy sobie chociaż przyświecić w nocy czymś tak prostym. Zresztą wynalazek jest stary. Będziesz chodził z
tym całym sprzętem? Nie, nie będę chodził, aha, dlatego że jeżeli będę uciekał, to zabiorę coś profesjonalnego, jasne, coś co pozwoli mi jak najlepiej wykorzystać. To jest ćwiczenie. To jest ćwiczenie, tak, które ma mi pomóc w sytuacji, kiedy znajdę się bez sprzętu, ale będę mógł coś znaleźć, tak? I z tego, co znajdę, spróbuję coś zrobić. Bartek, co jeszcze sam skonstruowałeś tutaj? No na przykład rower, który też jest generatorem prądu. Czyli coś podobnego do tego sprzętu? Tak, tylko że tym razem pracują nogi. A jak mógłbyś go ulepszyć, tak, żeby naprawdę prąd jakiś wygenerował? Przede wszystkim trzeba by zamontować lepszy silnik prądu stałego, na przykład od wkrętarki akumulatorowej. Ona ma... się nie męczyć też. Oj, będziesz się męczył, dlatego że ona generuje więcej prądu, a co za tym idzie, jest większe obciążenie na nogach. Ale wtedy jesteś w stanie wytworzyć może i 12 V. A musisz przyspieszyć. Więcej nie wyciśniesz z tego, bo bez obciążenia ta prądnica da 10 V pod obciążeniem maksymalnie 6, a żarówka jest 12-voltowa. Wydawałoby się stracony wysiłek, ale jak umiejętnie zbijemy tą żarówkę i delikatnie nałożymy czegoś łatwopalnego, to skrzeszymy ogień tym sposobem. Proponuję ćwiczenie. Ewakuujmy się szybko na 72 godziny. Czy masz miejsce jakieś, do którego możemy uciec? Mam kilka takich miejsc, ale pozostaną one póki co moją tajemnicą. Nie chcę, dlaczego? Wiesz co, nie chcę narażać i tych miejsc, i osób, które tam są. Nie uciekam w totalną głuszę, tylko tam, gdzie mam szansę na wykorzystanie jakichś zasobów. Co zabierasz? Przede wszystkim mój plecak ucieczkowy. Jest on skomponowany dla mnie. Powinien mi dać szansę przetrwania tych 72 godzin, jeżeli nie miałbym nic innego. Natomiast mam mój ucieczkowóz, więc zabierzemy żywność, wodę i ewentualnie jakieś koce, jakieś rzeczy, żeby się okryć na noc. Przyznam, że po raz kolejny mnie zaskakujesz, bo jak powiedziałeś, że pojedziemy ucieczkowozem, to sobie wyobraziłem, że albo jest to pick-up, albo jakiś wypasiony jeep, a tymczasem uciekamy maleństwem. Tak, to jest polski ucieczkowóz. On jest mały, więc łatwo nim się przecisnąć w różnych miejscach, na przykład w korkach, tak? Można awaryjnie pojechać sobie chodnikiem czy drogą rowerową. Trochę takich kosmetycznych zmian, typu właśnie pokrowce na fotele, które nie są pokrowcami, tylko to są pałatki wojskowe, z nich można zbudować sobie schronienie, bądź po prostu się nimi owinąć i jakoś tam tą noc przetrzymać. Bartek, widzę, że to twoje maleństwo jest wyprute z flaku w środku. Dlaczego? Odchudziłem rzeczywiście samochód. Wsiądźmy, pojedziemy, opowiem ci, co dokładnie zostało tu zrobione. Rzeczywiście wymontowałem tutaj sporo rzeczy, żeby go odchudzić, ale o tym opowiem ci już w trakcie jazdy. To jedziemy. Przez zmniejszenie masy mamy mniejsze spalanie paliwa, a co za tym idzie większy zasięg. No właśnie, nie boisz się, że jakaś sytuacja kryzysowa, to tego paliwa nie ma? Ja to widziałem w Libii w czasie wojny, że paliwo się skończyło w pewnym momencie. Były kolejki po 15 km do stacji, ludzie nawet strzelali do siebie czasem. Tak, bo paliwo to może oznaczać w pewnych sytuacjach życie, więc warto zawsze mieć jakiś dodatkowy zapas. Z tym też jest problem, bo ile można przechowywać w garażu benzyny? Przecież wiadomo, że nie wolno, tak? Czy jak ma się jakąś posesję, ewentualnie można wkopać beczkę, ale to są spore koszty i też tego paliwa nie można trzymać tam przysłowiowo 100 lat. Ja mam swoje miejscówki ewakuacyjne położone w takiej odległości, że spokojnie na zapasie tak naprawdę paliwa, które tutaj wożę w samochodzie, jestem w stanie tam dotrzeć. W Polsce znaleźć można schrony przeciwatomowe czy bunkry przeciwlotnicze, w większości historyczne i popadające w ruinę. Informacje o tym, gdzie się znajdują, są dostępne w internecie. Można je otrzymać także w lokalnych urzędach. Gdzie idziemy? Plecaki. W sumie w Polsce znajduje się około 15 tysięcy budowli ochronnych, które pomieściłyby zaledwie 1,5 miliona osób. Dla porównania w Szwajcarii takich obiektów jest około 300 tysięcy. W przypadku jakiegokolwiek kataklizmu schronienie znajdzie tam właściwie każdy. Polacy będą musieli szukać go na własną rękę. No to jesteśmy na miejscu, to jedno z takich miejsc, które w bezpieczny sposób możemy te 72 godziny wytrzymać.
że zobaczymy, co jest na dole. Śmiało. Bartek, lepiej uciekać do dołu czy do góry? Wszystko zależy od zagrożenia. Jeżeli mielibyśmy do czynienia z bombardowaniem, no to lepiej zejść niżej, tak? Mamy większą część ziemi nad sobą. Natomiast jeżeli z jakąś klęską żywiołową, warto wejść troszeczkę wyżej, na przykład, żeby nas nie zalało, albo żebyśmy mogli w miarę szybko się ewakuować. Jak to jest z wodą? Większość fortów była tak budowana, iż posiadała własne ujęcia wody. Różnie to dzisiaj wygląda, ale w większości da się jakąś wodę znaleźć. Czy to w pozostałościach fosy, czy w jakichś studzienkach. Spróbujemy nabrać wody, tak zupełnie z powierzchni, żeby ewentualne osady pozostały na dole. Nie wygląda najgorzej, ale to oczywiście niczym nie świadczy. Trochę pod śmiech duje. Ja tu sobie taki prosty filtr zbudowałem już w domu. Bardzo prosty, tak? Bardzo prosty. To, co znalazłem, to wykorzystałem. I mamy tutaj kilka warstw filtracyjnych. I je otworzymy w takich warunkach bardziej polowych. Dobrze. Wycinamy trzy buteleczki. Pierwsza warstwa ma taką strukturę zatrzymującą jakieś tam drobinki zanieczyszczenia typu stałego. Tampon. 1100 zastosowań. Świetna rozpałka na rany postrzałowe. Ale również jako filtr. Mhm. Tylko to trzeba trochę się pobawić. Ja go używam właśnie w tym przewężeniu, jak mi się to uda, żeby dodatkowo jakby zwiększyć filtrację. Nie? Czyli mamy pierwszą warstwę gotową, która nam odfiltruje te największe zanieczyszczenia. Zbudujemy sobie teraz drugą, czyli piasek właśnie. Tu najlepszy byłby piasek dedykowany do piaskownic, ale czysty. W marketach występuje. On jest też świetnie przesiany. Wystarczy go trochę przegrzać na patelni, czy w mikrofali, gdziekolwiek. Dobra. Aż butelka pokazywała. Dobrze, mamy. Jeszcze dodatkowo użyłem waciki, żeby ten piasek nie dał rady się przycisnąć. Dobrze, i teraz ostatnia warstwa, która jest najciekawsza. To znaczy węgiel aktywny. W każdym filtrze występuje węgiel aktywny, on pochłania znaczną część toksyn, występuje w pochłaniaczach. Jest ogólnie najważniejszym elementem filtra, ponieważ wychwyca nam toksyny. Taki sobie piaseczek. OK. Dobrze. I ostatnia warstwa naszego. Jeszcze tylko sprawdzimy, czy jest dziurka. Jest. Znowu to wszystko zabezpiecz, żeby nam się nie przesuwało. Jaki jest koszt zrobienia takiego filtra? Wiesz co, najdroższym elementem jest ten węgiel aktywny z oryginalnego filtra do wody i on kosztuje w zależności od klasy od 10 do 20 zł. Piasek, gąbki i tak dalej, no to są rzędy, wiesz, 20 zł, myślę, że 25 zł, jak dobrze poszukasz, taki filtr sobie zbudujesz. Ja wlewam powoli. Powoli. Bartek, ale nie łatwiej by ci było kupić filtr cały w sklepie zamiast marnować tyle czasu na konstrukcję? Oczywiście, że tak. Mhm. Po co to robisz? Żeby się nauczyć. To nie jest tak, że polski preparing to jest trochę zabawa? Nie masz takiego wrażenia? Że to jest to... Nie wiem, że to jest trochę marnowanie czasu. Żyjemy w kraju o stosunkowo niskim zagrożeniu, więc większość społeczeństwa nie ma poczucia zagrożenia ani potrzeby przygotowywania się. Ale dobrze, że są tacy ludzie, którzy wskazują, że warto się przygotowywać, że jednak nie wszystko jest poukładane raz na zawsze i czasami życie nas postawi w takiej sytuacji, gdzie tylko nasze umiejętności i w dalszej kolejności sprzęt pomogą nam z tego wybrnąć. Katastrofa katastrofie nierówna. Ten ruch Prepersów, on pokazuje reszcie, że są sytuacje, na które trzeba się przygotować, nawet jeżeli to nadal nie dociera. Okej, na razie nie dociera, ale może kiedyś dotrze. Szybciej, do góry! Do góry, do góry! Złamanie ręki to jest sekunda. Zabicie kogoś to jest też kilka chwil.